Dzień dobry Państwu, witam wszystkich zainteresowanych fotografią, miłośników fotografii i znawców fotografii, dlatego że dzisiaj otwieramy wystawę fotografii reportażowej. Przedstawiam w naszej galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego za szafą autora tej świetnej wystawy, Bartłomieja Busza, który przedstawił drogę twórczą muzyka Sasze Bula Droga. Bardzo się cieszę, że w końcu dobry reportaż zawitał w naszej galerii. Tym bardziej, że autor jest laureatem Grand Photo. Grand Press Photo. I już po raz drugi w tym roku uzyskał pierwszą nagrodę. Zgadza się. Myślę, że teraz takie fotoreportaże, można powiedzieć jako projekt, są bardzo modne i cieszę się, że właśnie udało się Tobie to zwycięstwo uzyskać. Ja również bardzo się cieszę. Gratulacje. Proszę, może przedstawisz jeszcze o sobie, powiesz coś i też powiesz o tym projekcie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, pewnie długo realizowany. Tak, zgadza się. Przede wszystkim na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie, za umożliwienie mi pokazania właśnie swoich fotografii tutaj w galerii. Bardzo się z tego cieszę. Jest to projekt, no już można powiedzieć, to się teraz tak modnie nazywa, projekty długoterminowe. I faktycznie tak jest, bo towarzyszę Saszy już od 4 lat w jego codzienności, w jego trasach koncertowych, w jego podróżach, nie tylko właśnie podczas koncertów, bo byłem też u niego na Ukrainie w domu. I dokumentuję jego życie, jego rozwój artystyczny, to jak jego właśnie twórczość się zmienia, jak ewoluuje, jak właśnie ten symbol, ta tytułowa droga, jak mocnym jest symbolem jego twórczości, objawia się właśnie w jego piosenkach, w jego tekstach i jest chyba takim też mocnym mottem jego życia. Starałem się właśnie to zawrzeć w swoim fotoreportażu, w swoim projekcie dokumentalnym, żeby pokazać go jako postać, z której można czerpać właśnie inspirację. A powiedz, jak też doszło do tego, że zacząłeś go fotografować? No właśnie, jak do tego doszło? Okazuje się, że świat jest mały. Saszy menadżerem jest mój kolega, również Bartek, mój imiennik z Ostrzeszowa. Jestem ostrzeszowianinem, pochodzę ze Ostrzeszowa. No i on jest promotorem właśnie takich niszowych, undergroundowych muzyków. I już kilka lat temu miałem taki pomysł, żeby opowiedzieć w krótkim fotoreportażu o jednym z jego muzyków. No i w pewnym momencie, w 2016 roku, przyszedł na ten moment, miałem czas, zadzwoniłem do Bartka. A Bartek mówi, a wiesz co, właśnie rozpoczynam trasę koncertową z takim fajnym ukraińskim muzykiem, gram amerykański folk country. Zaczęło się to już od początku, bardzo nieszablonowo, ponieważ pierwszy koncert, kiedy się spotkaliśmy, grał w więzieniu w Głogowie dla więźniów. I to był taki ciekawy początek naprawdę fascynującej przygody, która trwa do dzisiaj. No świetnie to. I rozumiem, że jesteście już teraz przyjaciółmi. No, na pewno dobrymi kumplami. Ja osobiście uważam, że przyjaciółmi. Zależy kto jak to definiuje. Natomiast faktycznie spędziłem z Saszą, nie liczyłem szczerze mówiąc, ale towarzyszyłem mu już na ponad 100 koncertach. Więc jakby tak policzyć, to jest około 300 dni. To prawie rok czasu spędzonego razem. Kilkanaście tysięcy kilometrów wspólnie przejechanych, więc myślę, że można się już dobrze poznać. Fotografie, które widzimy tutaj, to są fotografie z założenia rozpoczynające projekt drogi opowiadającej o Saszy. Są to fotografie jedne z pierwszych, które zrobiłem w nietypowym miejscu i podczas nietypowego koncertu, ponieważ Sasza grał koncert dla więźniów w Głogowie. Było to w czerwcu 2016 roku. Był to jego pierwszy koncert w więzieniu. Zawsze o tym marzył, bo pamiętam, że wspominał, że taki głośny koncert miał Johnny Cash w więzieniu w Stanach Zjednoczonych. I to było takie troszeczkę małe spełnienie jego marzeń. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o takiej ciekawej historii związanej z tym zdjęciem, ponieważ ono wchodziło też w skład nagrodzonego reportażu na Grand Press Photo. I dowiedziałem się od organizatorów z miesięcznika Press, że przewodniczącemu tegorocznego Grand Press Photo, Peterowi Tenhopenowi, tak bardzo to zdjęcie się spodobało, że poprosił organizatorów o jego wydruk, oprawę i wysłanie mu do Szwecji, ponieważ chciałby sobie powiesić tą fotografię u siebie w domu. To jest
dla fotografa to jest przemiłe, taka informacja od fotografa, który jest znany, który był wielokrotnie nagradzany na World Press Photo, to jest miód na uszy. W kolejnej części mamy zestaw fotografii pokazujący życie w trasie koncertowej naszego artysty. Część tych zdjęć to są właśnie fotografie pokazujące, co Sasza robi między koncertami, bo często spotykaliśmy się z takimi opiniami, ale macie super chłopaki, zwiedzacie Polskę na trasie za granicą, zwiedzacie różne kraje, możecie wszystko dobrze zwiedzić, dużo. A to tak naprawdę nie wygląda. To często dla Saszy jest bardzo męczące. Często jest tak, że Sasza jest ubierany, dojeżdża do hotelu, tam jest jakiś posiłek, jest próba generalna przed koncertem, jest koncert, później poświęca czas na to, żeby spędzić z ludźmi, którzy przyszli go posłuchać. Idzie spać i tak wygląda kolejny, następny dzień. I to dobrze obrazują te fotografie. Kolejne trzy fotografie to są fotografie powoli kończące tak naprawdę mój projekt, bo są to jedne z ostatnich fotografii. Wynajęliśmy sobie na weekend przyczepę kempingową nad naszym polskim wybrzeżem nad Bałtykiem. No i to właśnie też te fotografie obrazują trzydniowy pobyt Saszy, taki odpoczynek, jego pracę twórczą, ponieważ w takich momentach on też dużo pisze, pisze nowe teksty piosenek. A dla mnie było to ogromne źródło inspiracji dla mojej pracy nad jego wizerunkiem. I chyba od samego początku mojej przygody z fotografią, która bardzo szybko stała się moją ogromną pasją i stała się później moim zawodem, to właśnie fotografia dokumentalna, portret, ale też w takim czystym stylistyce dokumentalnej, reportażowej, stał się tym, co najbardziej mnie inspiruje, co najbardziej nakręca mnie twórczo i co w moich projektach autorskich jest takim głównym czynnikiem i zachętą do pracy twórczej. Najwięcej czasu poświęcam właśnie fotografii dokumentalnej, nie tylko w swoich projektach, ale też w odbiorze fotografii innych twórców.